Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam moją ulubioną zupę pomidorową z makaronem z marchewki. Jest bajecznie pyszna, dlatego zachęcam Was, abyście wypróbowali ten przepis, ponieważ na pewno miło Was zaskoczy, a tym bardziej, że można ją wykonać dosłownie w 3 minuty. Do blendera wlewamy 250 ml wody i 250 g pomidorków koktajlowych. Dwie łyżki płatków drożdżowych, jedna łyżka suszonej cebuli, jedna łyżka suszonego czosnku, jedna łyżka przypraw mix do spaghetti i odrobina świeżej bazylii. Ja użyję specjalnego programu do podgrzewania zupy. Jest to świetna opcja, w szczególności dla zapracowanych mam, które nie chcą tracić czasu i kupują toksyczne jedzenie w słoiczkach dla dzieci. Dlatego tutaj w 2 minuty można zrobić zupkę dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Jeżeli Wy nie macie ochoty jeść surowej zupy, to możecie sobie ustawić taki program i dosłownie w 3-4 minuty macie delikatnie podgrzaną, ciepłą zupkę. Tutaj dodaję jeszcze 4 łyżki mleczka kokosowego. Blendujemy. I ja jeszcze opcjonalnie dodaję odrobinę sosu tajskiego sriracha, który uwielbiam. Natomiast Wy możecie zamiast tego dodać szczyptę chili. I gotowe! Zupka delikatnie paruje, ponieważ delikatnie ją podgrzałam. Jest obłędnie pyszna i aksamitna w smaku, ponieważ mleczko kokosowe daje fajny taki aksamitny smaczek, fajną aksamitną konsystencję. Dodaję makaron. Oczywiście ta zupa jest świetna też bez makaronu, natomiast ja chciałam zjeść coś bardziej treściwego i zrobiłam zupę z makaronem i myślę, że ta zupa idealnie komponuje się z makaronem właśnie z marchewki, dlatego serdecznie polecam wypróbować ten przepis, bo myślę, że z pewnością zaskoczy Wasze kubki smakowe. Posypuję suszonym oregano, a także świeżą bazylią i gotowe! Jak widzicie, w mojej kuchni jest wszystko banalnie proste, pyszne i przede wszystkim szybkie w wykonaniu. Dzięki temu oszczędzacie czas i możecie ten czas wolny poświęcić na swoje pasje, na rodzinę. I to tyle na dzisiaj. Ja z tego miejsca serdecznie Was pozdrawiam. Życzę smacznego, powodzenia i przede wszystkim dziękuję, że jesteś.